Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Piotr Niemczyk, Obywatele News. Kontynuujemy program o dzisiejszych wydarzeniach związanych z sytuacją w parlamencie, a także z apelem obywateli RP do opozycji i do siłą rzeczy partii władzy, żeby zrobić zawieszenie broni na czas epidemii, a także żeby jakby wyjaśnić, dlaczego mają się odbyć wybory, dlaczego nie ma stanu nadzwyczajnego, który zgodnie z konstytucją powinien odroczyć wybory co najmniej o 30 dni. O 90 dni po zakończeniu klęski żywiołowej. Naszym gościem, Państwa i moim, i Pawła Kasprzaka, jest po pierwsze Jerzy Meysztowicz. To jest członek kierownictwa Partii Nowoczesnej, no siłą rzeczy polityk Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Panu. Jerzy, słyszysz nas? Witam serdecznie. No, słyszysz nas, przepraszam, my jesteśmy po imieniu, więc może tak zostańmy. Drugim naszym rozmówcą będzie Paweł Kasprzak, człowiek, który dzisiaj prowadził tą pikietę przed Parlamentem Obywateli RP i jakby przedstawiał argumenty Obywateli RP. No, ta pikieta była przede wszystkim po to, żeby zaapelować do całej klasy politycznej siłą rzeczy, żeby jednak w czasie, kiedy jest tak poważne zagrożenie epidemiologiczne, kiedy ludzie umierają z powodu koronawirusa, żeby jednak zaprzestać konfliktu politycznego, żeby jednak wspólnie całym, że tak powiem, autorytetem całej klasy politycznej przeciwdziałać epidemii. No i pewnie siłą rzeczy, jakimś warunkiem dogadania się w tej sytuacji będzie to, żeby jednak Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało, że ten stan nadzwyczajny rzeczywiście wystąpił i odroczyło wybory, bo w czasie kampanii wyborczej no trudno wyobrazić sobie, że jest możliwość skutecznego zawieszenia broni. Jerzy, jako polityk, ważny polityk opozycji, jak to widzisz? Czy to jest możliwe do realizacji? Czy opozycja jest w stanie przedstawić takie argumenty, żeby móc się dogadać z Prawem i Sprawiedliwością? Myślę, że sytuacja jest tak dramatyczna, że to wymusza na wszystkich politykach obowiązek dialogu i szukania takich rozwiązań, które rzeczywiście mogą nas uratować, dlatego że konsekwencje całej tej sytuacji i tego kryzysu związane z epidemią będą niewyobrażalne. Przede wszystkim chodzi o gospodarkę. Wczoraj bardzo ciekawa wypowiedź profesora Hausnera, który podkreślał to, że nie zapominajmy, że to, jak my się w tej chwili zachowamy, będzie miało olbrzymi wpływ na to, jak będą wyglądały miesiące czy nawet lata po tej epidemii. Politycy muszą się dogadać, natomiast nie będę ukrywał, że z punktu widzenia opozycji działania Prawa i Sprawiedliwości no były nie do końca racjonalne. Prawo i Sprawiedliwość ma w tej chwili jeden cel. Dla nich najważniejsze jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy ta epidemia nie doprowadzi do konieczności odwołania wyborów, bo w tej chwili jest to jeszcze w kwestii decyzji. Natomiast rozlanie się tego koronawirusa i spowodowanie dużo większą ilość zachorowań i zgonów spowoduje, że oni już nie będą mieli ruchu. Bronią się przed tym, dlatego że z punktu widzenia prawa są tylko dwie możliwości odwołania wyborów, czyli albo stan wyjątkowy, albo stan klęski żywiołowej. Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko, żeby do tego nie dopuścić, żeby wprowadzić taki stan, który mógłby być wykorzystany już prawnie do tego, żeby żądać od nich wcześniejszych wyborów. W tej chwili koncentrujemy się na tym, żeby wypracować te ustawy, które mogą ratować polską gospodarkę, ale również określić zasady funkcjonowania państwa w tak trudnym okresie i tutaj jest pole do rozmowy. Szkoda, że Prawo i Sprawiedliwość dosyć późno zdecydowało się na spotkanie z opozycją i przedyskutowanie tych propozycji, dlatego że te propozycje ze strony Koalicji Obywatelskiej pojawiły się już dużo wcześniej, natomiast projekt rządowy tak na dobrą sprawę pojawił się dopiero wczoraj, jutro ma być procedowany. Pytanie jest takie, czy on w pełni zaspokaja oczekiwania rzeczywiście ludzi, którzy pracują i przedsiębiorców, którzy dają to zatrudnienie. Sytuacja, kiedy gospodarka przez półtora miesiąca
praktycznie nie będzie funkcjonować albo będzie funkcjonować w bardzo ograniczonym zakresie, no to może spowodować rzeczywiście olbrzymie perturbacje. Mamy już informację, że w okolicach Wuhan, w tej prowincji, gdzie to miasto było początkiem epidemii, zatrudnienie spadło od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. No musimy sobie wziąć to pod uwagę, jakie mogą być tego konsekwencje. Błędem PiS-u było to, że absolutnie nie przewidywali jakiejkolwiek perturbacji. W związku z tym my, jeśli chodzi o finanse, kompletnie nie jesteśmy zabezpieczeni na taką sytuację. To nie może tak być, że to się nie odbije na stanie finansów publicznych, na deficycie budżetowym, czy nawet dojście do przekroczenia tych wymogów, które mamy, czyli zadłużenia powyżej 3% PKB. Więc obawy są, natomiast nie zwalnia to polityków od tego, żeby szukać najlepszych rozwiązań i nie wykorzystywać tej całej sytuacji politycznie. Prawo i Sprawiedliwość nie pokazało, że potrafi współpracować z opozycją. Przez ostatnie 5 lat nie robiła tego, absolutnie. Prawo i Sprawiedliwość nie robiło tego. Słuchało tylko i wyłącznie to, co ma do powiedzenia Jarosław Kaczyński. Wiemy, jak żeśmy na tym wszyscy wyszli. I teraz jest podobnie. To nie pani marszałek, nie pan premier decyduje o tym, czy będą wybory 10 maja, czy nie, tylko decyduje o tym Jarosław Kaczyński. To jest po prostu rzecz chora. I nie można przyjść do porządku dziennego, że ten facet, który jest kompletnie oderwany od rzeczywistości, który po 2 czy 3 tygodniach dopiero się pokazał, podobnie jak w stanie wojennym, ukrył się w swojej willi i w ogóle nie wychylał nosa, no to nie może być tak, że ktoś, kto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za państwo, będzie decydował o tym, czy mamy iść do wyborów, czy nie. Przypomnijmy sobie sytuację z Francji, kiedy druga tura wyborów samorządowych została odwołana, a okazało się, że ta pierwsza tura spowodowała, że wiele osób, które były zaangażowane w te wybory, jeśli chodzi o komisje wyborcze, zostały zarażone koronawirusem. Kto weźmie za to odpowiedzialność? Ja uważam, że wszystkie osoby, które doprowadzą do sytuacji, kiedy na siłę przeprowadzi się wybory 10 maja, które spowodują zakażenia osób koronawirusem i ewentualnie, jeśli by nie daj Boże, doszło do śmierci tych osób, które się zaraziły podczas wyborów, to no niestety, ale te osoby powinny zostać oskarżone i pociągnięte do odpowiedzialności karnej za współudział w morderstwie, bo nie oszukujmy się, to jest następstwo ich działań i tego, że mają świadomość, że ten kryzys po tym etapie wygaszania tej epidemii, to będzie okres bardzo trudny dla państwa i odpowiedzialność za wszystkie błędy spadnie na Prawo i Sprawiedliwość. Reelekcja w takich sytuacji Andrzeja Dudy jest bardzo wątpliwa. A poza tym, no teraz to są złamane zasady konstytucyjne, dlatego że nie ma możliwości prowadzenia kampanii wyborczej. Są ograniczenia olbrzymie. Jerzy, poczekaj, bo wejdę ci trochę w słowo, wiesz, bo trochę pytamy o to, czy opozycja, czy jest jakaś dyskusja wewnątrz opozycji, czy na przykład przygotowywane są jakieś argumenty, które pozwoliłyby usiąść do jakiegoś stołu, żeby właśnie ten kompromis zawrzeć i żeby wspólnie jednak spróbować wziąć odpowiedzialność za losy kraju, bo wiemy, że PiS sobie sam nie poradzi, prawda? Ale to nie znaczy, że można pozwolić na to, żeby skala epidemii doprowadziła do tego, że tu się stanie coś naprawdę bardzo złego. Ja może właśnie poproszę Pawła, dlatego że Paweł dzisiaj przedstawiał argumenty obywateli wobec opozycji także. Może niech on przedstawi je i skomentujesz, na ile uważasz, że opozycja jest gotowa te argumenty przyjąć i też jakby przygotować własne stanowisko, bo zupełnie szczerze, tak jak słyszę, że mówisz o odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za kryzys, to trudno się w takich warunkach negocjuje, prawda? Więc myślę, że trzeba będzie trochę cofnąć te argumenty, a przedstawić argumenty, które pozwolą na współpracę. Paweł, teraz poproszę o komentarz oczywiście. Ja myślę, że zasadnicze nieporozumienie. To nie rozmawiamy o tym, czy PiS jest perswadowalną partią, bo wiemy, że nie jest. To zupełnie nie o to chodzi, żeby ich przekonać do tych argumentów. Nam chodzi o to, żebyście państwo w opozycji zechcieli odwrócić ten szantaż, któremu od bardzo
dawna, no i oczywiście od zawsze w stanie epidemii, ulegaliście, czemu ja się nie dziwię, bo ustawę niekonstytucyjną, tą o epidemiach, tą na mocy której Szumowski wydaje teraz te swoje dekrety zwane rozporządzeniami, poparła cała opozycja. Poddana takiemu szantażowi, że no, protest wyszedłby w oczach opinii publicznej na przedkładanie własnych interesów politycznych ponad zagrożenia, którym jesteśmy wszyscy poddani. Więc teraz nic, moim zdaniem nic prostszego, tylko odwrócić ten szantaż i powiedzieć głośno tak, żeby wszyscy Polacy usłyszeli. Panie Kaczyński, podzielimy z panem odpowiedzialność za całą tę bryndzę, która nam wszystkim spadnie na głowy i katastrofę, której rozmiar będzie niewyobrażalny. I gospodarczy, i zdrowotny oczywiście, i liczony w ofiarach epidemii. Pod warunkiem jednakowoż, że rozejm będzie polegał na tym, że zostanie wprowadzony a. konstytucyjny stan nadzwyczajny, b. skutkiem tego zostaną odroczone wybory i zostanie ogłoszone moratorium na wszelkie istotne ustrojowe zmiany w Polsce, łącznie ze zmianami w Sądzie Najwyższym. I wreszcie c. że potwierdzicie konstytucyjne i zawarte we wszystkich ustawach o stanach nadzwyczajnych, tych, które w Polsce obowiązują, a z których nie korzystacie, pełne gwarancje odszkodowawcze dla wszystkich obywateli, którzy poniosą straty w walce z epidemią. Ten trzeci argument, ja myślę sobie, że jest dosyć mocny. I teraz nie o to nam chodzi, żebyście przekonali Kaczyńskiego, bo wiadomo, że to jest szalony i nieperswadowalny facet. Myśmy dzisiaj byli na Nowogrodzkiej z transparentem, na którym było napisane pull up idioto. To jako obywatele RP pierwszy raz użyliśmy tego typu obraźliwego kolokwializmu, bo sytuacja jest nadzwyczajna. Bo to jest rzeczywiście w przededniu 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, ten szalony facet robi to samo. Każe ludziom lądować we mgle. Nie o to chodzi, żeby przekonywać Kaczyńskiego, tylko powiedzieć mu tyle na oczach opinii publicznej, własnych wyborców również. Odrzucasz wyciągniętą rękę i może ci chodzić już wyłącznie o swój interes polityczny, bo my deklarujemy pełną lojalność pod warunkiem, że będzie przestrzegana podstawowa konstytucyjna norma, która przy okazji opłaca się, że tak powiem, żywotnie wszystkim obywatelom, bo tylko konstytucyjny stan nadzwyczajny daje im pełne gwarancje pełnych odszkodowań. Tego nie da żadna tarcza antykryzysowa, nad którą, Jezus Maria, wy będziecie jutro głosować prawdopodobnie i znowu poddani temu szantażowi. I ja w najczarniejszych snach myślę sobie, co będzie się działo w trakcie tego głosowania. A stawka, o co idzie, to dzisiaj pokazuje pisowski komentarz dnia, który cytuje Małgorzatę Kidawę-Błońską, która rzekomo powiedziała, że konstytucja jest ważniejsza od życia ludzi. Stawka idzie o to, że nawet jeśli PiS odroczy te wybory prezydenckie, to zrobi to bez stanu nadzwyczajnego, ostentacyjnie depcząc konstytucję, z poparciem zresztą wielu Polaków, którzy uznają, że procedury konstytucyjne są nieistotne, kiedy zagrożone jest życie ludzkie. A prawda, o której obaj wiemy, jest taka, że konstytucja jest właśnie dlatego ważna, że chroni życia ludzkiego skuteczniej niż jakikolwiek polityk, nawiasem mówiąc, z Nowoczesnej, z Platformy, czy już nie wspominając o Prawie i Sprawiedliwości oczywiście. Ja myślę, że to o to chodzi, tak? To od tego dotyczy nasz apel do was, bo myśmy z apelem do was stanęli pod Sejmem dzisiaj, przecież nie do PiS-u, bo z PiS-em po dobremu rozmawiać się nie da. Nie, ja powiem tak, że ta wyciągnięta ręka zawsze była i my staraliśmy się nawet w sytuacjach, które PiS zachował się tak, jak się zachowywał, szukać porozumienia tak, żeby nasze propozycje, które w naszej ocenie były rozsądne, się przebiły. W tej chwili mamy podobną sytuację. Są dwie ustawy, które zostały zaproponowane i pytanie jest takie, czy Prawo i Sprawiedliwość jest skłonne w tej chwili do takiej rzetelnej, racjonalnej dyskusji. Ona będzie się jutro toczyła. Problem polega na tym, że te propozycje, które są przedstawione przez Koalicję Obywatelską, są propozycjami bardzo kosztownymi dla budżetu, a wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość ma świadomość, że tych pieniędzy nie ma, bo wszystkie zaskórniaki zostały wydane. Czy pójdzie na to, żeby jednak zastanowić się, czy to rozwiązanie, które my proponujemy, pomimo tego, że jest bardzo kosztowne, nie jest lepsze, dlatego że uratowanie miejsc pracy, danie ludziom poczucie niebezpieczeństwa na ten trudny okres jest rzeczą ponadpartyjną. To myśmy jako klasa polityczna powinni to zagwarantować. Zarówno wszystko zrobić, żeby ta opieka zdrowotna rzeczywiście była skuteczna,
i ci ludzie byli bezpieczni, jeśli chodzi o za ich ewentualnie chorobę czy zakażenie tym wirusem, więc to jest jakby podstawa. Drugą rzeczą to jest rzeczywiście ochrona ekonomiczna tych ludzi, żeby oni po prostu z dnia na dzień nie stali się bankrutami albo żeby w ogóle przestali funkcjonować normalnie. Dlatego też uważam, że ta dyskusja powinna się jutro odbyć, powinno zostać przyjęte rozwiązanie, które będzie do zaakceptowania przez obie strony i chyba wszyscy wymagamy, żeby do takiego porozumienia doszło i ja uważam, że nie ma co w tej chwili przedkładać, co jest ważniejsze, czy w tej chwili wprowadzenie tego stanu wyjątkowego, czy stanu klęski żywiołowej, bo trzeba przyjąć te rozwiązania, które na bazie obowiązującego obecnie prawa można przyjąć i sądzę, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, a wszystko na to wskazuje, że apogeum tej epidemii może być za 2-3 tygodnie, to będzie sytuacja, w której Prawo i Sprawiedliwość w mojej ocenie nie będzie miało już ruchu, będzie musiał myśleć o przesunięciu tych wyborów. Żeby to dokonać zgodnie z prawem, muszą wcześniej wprowadzić stan klęski żywiołowej albo stan wyjątkowy. I myślę, że zrobią. Nie będą chcieli chyba doprowadzać do sytuacji, kiedy przesuną wybory, które po raz kolejny okażą się decyzją, która nie jest zgodna z polskim prawem i z polską konstytucją. Więc musimy żądać od nich, żeby rzeczywiście wywiązywali się z tych zobowiązań, żeby te działania, które zostały podjęte, były podejmowane właśnie w oparciu o funkcję, o zasady konstytucyjne i zasady państwa prawa. I to jest jedyny warunek, który powinniśmy stawiać. Natomiast cała reszta powinna być wynegocjowana poprzez dyskusję i wypracowanie najlepszego modelu walki z koronawirusem, zarówno w sferze ochrony zdrowia, jak i w sferze ekonomii. Jerzy, a powiedz, a jeżeli opozycji nie uda się przekonać Prawa i Sprawiedliwości do swoich poprawek, do swoich argumentów, zarówno jeżeli chodzi o, że tak powiem, jakość pomocy chorym, jak i tarczę na uniemożliwiającą wprowadzenie w jakiegoś jeszcze głębszy kryzys ekonomiczny, który odbędzie się kosztem, że tak powiem, różnych grup społecznych. Jeżeli się nie uda przekonać do tych argumentów, to jak myślisz, czy opozycja ulegnie szantażowi i jednak będzie głosować za tymi projektami pisowskimi, w których jest mnóstwo błędów i nawet szkodliwych rzeczy, po to, żeby, że tak powiem, nie narazić się społeczeństwu na to, że opozycja się nie, a na argument, że opozycja nie wystarczająco troszczy się o dobro obywateli, czy jednak w obronie konstytucji, w obronie podstawowych wolności i wartości jednak będzie głosowała przeciwko tym ustawom? Jak myślisz, który z wariantów jest bardziej prawdopodobny? To znaczy, przepraszam, my nie możemy zablokować tych ustaw, dlatego że niektóre zapisy mogą spowodować, że uratujemy czyjeś życie. W związku z tym rzeczywiście opozycja ma pewien dylemat, czy głosować. Prawo i Sprawiedliwość ma w zasadzie większość, więc jeżeli zmobilizują w formie elektronicznej do głosowania wszystkich posłów, więc będą w stanie przeprowadzić tę ustawę, pytanie jest takie, czy rzeczywiście będzie to ustawa, która nie będzie zawierać żadnych poprawek opozycji, bo to będzie już wtedy jednoznaczne. Opozycja musi pokazać, że wtedy pełną odpowiedzialność za całą sytuację bierze na siebie Prawo i Sprawiedliwość i no niestety nie blokować tych rozwiązań, bo tak jak powiedziałem, nie wszystkie zapisy tych ustaw będą do krytyki, do zmiany. Część będzie jak najbardziej słuszna i chociażby z tego względu, że nie ma czasu na debatowanie przez 2-3 tygodnie nad jedną ustawą, trzeba przyjąć te rozwiązania rzeczywiście bardzo szybko. Ale tak jak mówię, Prawo i Sprawiedliwość przez te ostatnie 5 lat pokazało, że tak na dobrą sprawę gdzieś ma prawo, gdzieś ma konstytucję, więc my tutaj żądając znowu
zachowania się według zasad konstytucyjnych, no niewiele możemy zdziałać, bo nauczyli nas, że te argumenty do nich nie trafiają. Jeszcze, ale wiesz co, bo wszyscy wiemy, jak wyglądają rządy Prawa i Sprawiedliwości. To, że oni są skłonni do tego, żeby łamać i prawo i tak naprawdę działać wbrew interesom obywateli, to też już wiemy. Ale jednak wiemy również, że Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie, w związku z czym oczywiście może tą ustawę przegłosować. Ja pytam o pewien akt desperacji. Czy jeżeli opozycja widzi oczywiste błędy w tych ustawach, tak? Oczywiście niektóre działania przewidziane w ustawie mogą być po prostu szkodliwe, tak? Nie, i dla gospodarki, i dla społeczeństwa, i dla walki z epidemią. Czy w akcie desperacji jednak nie byłoby celowe, żeby wtedy posłowie opozycji jednak głosowali przeciwko tej ustawie, nawet narażając się na skądinąd populistyczne argumenty, że no, opozycja się odwraca i nie chce wspierać? Ja bym do tego dodał jeszcze tego, no to jest możliwy taki protest bez narażenia się na te wizerunkowe straty, Matko Boska, ale pod warunkiem, że się sformułuje tę mocną, bardzo jednoznaczną deklarację nie tylko poparcia działań organów państwa, bo tak na tę władzę trzeba patrzeć już teraz w sytuacji ostatecznego zagrożenia i wzięcia odpowiedzialności za działania te organy państwa. Nie będziemy, nikt z nas nie będzie używał żadnego argumentu dotyczącego waszej polityki wobec koronawirusa i skutków tej polityki, jeśli zawrzemy rozejm, bo pełna współpraca jest konieczna. Tak? I teraz oczywistymi warunkami tego rozejmu jest na miłość boską poszanowanie konstytucji. To jest ostatni moment, bo za tydzień, za dwa, za trzy, kiedy ludzie zaczną masowo umierać, nikt w Polsce, mówię o obywatelach, nie będzie cenił konstytucyjnych wartości i nie będzie miał świadomości, że właśnie konstytucja tych wartości chroni. Po co dyskutować tarczę antykryzysową? Ja tego nie rozumiem. Jest ustawa o stanie klęski żywiołowej, która gwarantuje każdemu pełne odszkodowania przed sądem. To jakby stawia tę barierę kosztów, owszem, katastrofalnie wysoko, tak? No ale właśnie ona jest postawiona konstytucją, prawem i zdrowym rozsądkiem. To trzeba powiedzieć obywatelom. Wy macie wszystkie te prawa. PiS wam chce je zabrać. Nie do końca, dlatego że oczywiście ustawa o stanie wyjątkowym czy ustawie o klęsce żywiołowej tak na dobrą sprawę była przygotowywana na różne okoliczności, ale to, co się stało teraz, tak na dobrą sprawę, no nie do końca ktokolwiek mógł być na to przygotowany. W związku z tym te zapisy tej ustawy, te, które znajdują się w propozycji rządu, ale również te, które są w tej propozycji, w tej ustawie, która została zgłoszona przez Koalicję Obywatelską, one poszerzają zakres tego działania na rzecz walki z tą epidemią. Jeśli chodzi o zasady konstytucyjne, powiem tak, że oczywiście jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie podejmie jakichkolwiek działań związanych z wypracowaniem wspólnego frontu, to opozycja zawsze może się wstrzymać przy głosowaniu nad tą ustawą i wtedy zaznaczyć, że ze względu na to, że to jest ustawa, która jest tylko i wyłącznie ustawą przygotowaną przez rządzących, oni muszą wziąć pełną odpowiedzialność zarówno za jej konstytucyjność, ale również za to, co zostało tam zapisane i jaki to będzie miało wpływ na walkę z epidemią. Oczywiście taka ewentualność jest, ale zakładam, że jednak w sytuacji wyjątkowej taka współpraca powinna być. Czy Prawo i Sprawiedliwość jest skłonne odpuścić te sprawy związane z tymi sugestiami, że ich działania jednak powinny być oparte o te zapisy konstytucji, które jasno określają, jak powinien kraj funkcjonować w takim momencie? Nie wiem, czy będą skłonni. Natomiast wiadomo jest, że w sytuacji, w której byśmy byli przeciwni tym zapisom tej ustawy, tak zwanej tarczy antywirusowej, nie wiem, czy jesteśmy w stanie wytłumaczyć ludziom, którzy liczą, że ta ustawa 1 kwietnia jest w stanie wprowadzić zasiłki, wprowadzić minimalne kwoty ludziom, którzy stracili pracę.
nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Weźmy też pod uwagę jedną rzecz, że my rzeczywiście w tym gronie możemy sobie powiedzieć, my przywiązujemy olbrzymią wagę do zasad konstytucyjnych, ale jak wytłumaczyć komuś, kto był na umowie zleceniu, który był na śmieciówce, stracił pracę, nie ma szans na jakiekolwiek wynagrodzenie, jak jemu wytłumaczyć, który nie daj Boże jeszcze ma kogoś chorego, zarażonego koronawirusem, jak mu wytłumaczyć, że on nie uzyska pomocy ze strony rządzących czy klasy politycznej tylko dlatego, że my uważamy, że pewne działania no, nie są bardzo proste z konstytucją. Jak mu to wytłumaczyć? Bardzo prosto, bardzo prosto. W konstytucji w ustawie z 2002 roku jest napisane, że jemu się nie należą zasiłki w wysokości 80 albo 40%, tylko pełne odszkodowanie za straty. To jest napisane w konstytucji i w ustawie o stanie klęski. Ale skala tego, tych strat, jakie mogą wynikać z tej epidemii, jest niewyobrażalna. Jeżeli my mieliśmy zastrzeżenia do ustaw, które wprowadzały transfery socjalne, bo wiedzieliśmy, że za chwilę państwo nie będzie miało na to pieniędzy, to proszę sobie wytłumaczyć, jak sobie możemy wytłumaczyć sytuację, w której straty, które mogą być wynosić tak na dobrą sprawę roczny budżet państwa, można sfinansować bez jakiejkolwiek szkody. Przecież my, pomagając tym ludziom, możemy doprowadzić do sytuacji, że co z tego, że oni przez 3 czy 4 miesiące dostaną wynagrodzenie za swoją pracę, której nie mieli, kiedy oni za 5 miesięcy będzie takie bezrobocie, że oni nie znajdą w ogóle pracy. I co my mamy wtedy zrobić? Przecież to jest, to my nie możemy podciąć gałęzi, na której siedzimy. Jeżeli mamy zamiar zrobić wszystkim, zapewnić, że oni dostaną 100% odszkodowania za wszystkie rzeczy, które są, to są kwoty, które są nieosiągalne w tej chwili dla Polski. W związku z tym szukajmy rozwiązań racjonalnych. Zagwarantowanie ludziom, że w okresie mają za ten okres pokryte 100% wszystkich strat, jest po prostu nierealne. To jest zaspokojenie ich w tej chwili potrzeb, ale to jest tak na dobrą sprawę skazanie nie tylko następnych pokoleń, ale nawet jeszcze tych ludzi na to, że oni za chwilę zostaną bez środków do życia, że oni nie będą w stanie tak na dobrą sprawę... System emerytalny też oczywiście się zawali. Ale Jerzy, bo właściwie to w tej chwili i tak nie jesteśmy w stanie policzyć, nie wiemy jaka będzie skala epidemii, wiemy, że będzie prawdopodobnie duża, ale jeszcze z tego wszystkiego nie możemy policzyć. Natomiast jakby słuchając wcześniejszej części twojej wypowiedzi, to mam takie wrażenie, że właściwie opozycja jest gotowa jakby potraktować ten apel zawiążący, żeby zrobić to zawieszenie broni na czas epidemii, ale jednak pod warunkiem, że Prawo i Sprawiedliwość przyjmie poprawki opozycji do tej ustawy, tak? Czyli tak naprawdę, czy to się uda, że tak powiem, doprowadzić do jakiegoś kompromisu, zależy od przebiegu prac nad ustawą, która się teraz tarczą antykryzysową w parlamencie. Czy ja dobrze rozumiem twoje argumenty? Ja myślę, że można zrobić to, co zrobił Senat. To znaczy Senat w sytuacji, w której był rzeczywiście pod olbrzymią presją, czy przyjąć bez poprawek tą poprzednią ustawę, czy nie, podjął decyzję w sumie słuszną. To znaczy uznał, że przyjmie bez poprawek, dlatego że musi się wprowadzić z tak na dobrą sprawę na drugi dzień pewne rozwiązania ustawowe. Natomiast od razu przygotował poprawki i zgłosił chęć zmiany i naprawy tej ustawy. Wydaje się, że takie rozwiązanie ze strony parlamentu, Sejmu, mogło być do przyjęcia. To znaczy, że jeżeli nawet Prawo i Sprawiedliwość nie będzie skłonne w tej chwili rozmawiać na temat tych rozwiązań, o których żeśmy mówili, żeby jednak doprowadzić do sytuacji, kiedy te rozwiązania są zgodne z konstytucją, to wydaje się, że takie rozwiązanie jest polem do negocjacji i polem
do no, współpracy, dlatego to, że... To pole negocjacji wydaje się bardzo trudne, bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że Senat został po prostu oszukany, prawda? Bo w momencie, kiedy oni chcieli, żeby te poprawki zaczęły być, że tak powiem, dyskutowane i wprowadzane do projektów, to się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość tego oczekiwania i tej obietnicy nie spełnia, prawda? Więc tu ja rozumiem, że teraz te warunki trzeba bardzo twardo postawić wcześniej i rzeczywiście wymusić ich uwzględnienie. To znaczy, ja powiem tak, że Prawo i Sprawiedliwość, jak znam ich postępowanie, oni nie odpuszczą. To ja nie mam co do tego żadnych złudzeń. Natomiast zostaje pytanie, jak ma się zachować opozycja, skoro rzeczywiście tak zostanie sprawa postawiona. My powinniśmy przede wszystkim informować społeczeństwo, jakie są nasze zastrzeżenia i jakie skutki może przynieść to, że wprowadzamy rozwiązania tą drogą, a nie w sposób, który wydaje się dla nas bardziej zasadny i legalny, czyli ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, ogłoszenie stanu wyjątkowego i wprowadzenie ustaw, które mogą jakby rozbudować ten zakres pomocy, wsparcia dla obywateli, dla firm, czy również jeśli chodzi o ochronę obywateli, jeśli chodzi o zdrowie. Więc ja myślę, że takie działanie jest jedyne. Ja sobie nie wyobrażam, że my w tej chwili powiemy nie, skoro wy nie przyjmiecie tych naszych uwag, my kompletnie was z tym wszystkim zostawiamy. Wydaje się, że to wirus nie wybiera. Znaczy ja bym chciał, przepraszam, chciałbym... jednych, jak i drugich i musimy mieć tą świadomość. Jasne, ale jakby zmierzając do puenty, bo też trochę się czas nas kończy na tą rozmowę, to ja bym chciał zwrócić uwagę, że mówisz jednak, że warunki opozycji to jest jednak wprowadzenie stanu klęski żywiołowej po to, żeby jednak prawa obywatelskie były chronione i ekonomiczne, i zdrowotne, i społeczne, a także żeby ten pakiet tarczy antykryzysowej był rozsądny, tak? Żeby był realny, rozsądny i żeby nie było tam ani rozwiązań niszczących gospodarkę, niszczących budżet, ale też i nie było rozwiązań, które pozostawią jakieś grupy społeczne poza jakąkolwiek pomocą, tak? Powoływanych już przez ciebie ludzi na ustawach, na śmieciówkach, czy na umowach śmieciowych, czy nie wiem, mikroprzedsiębiorców, którzy na przykład tracą wszystkich klientów, prawda? I właśnie nie bardzo wiadomo, fryzjerzy, którzy nie mają z czego żyć, prawda? Rozumiem, że tak to należy interpretować. Tam rzeczywiście jest kilka kwestii, które muszą być ustalone i, i dopracowane, dlatego że oczywiście mówi się w tych ustawach, że ktoś, kto stracił, nie wiem, 15-20% ze swoich obrotów, no ale są firmy, które straciły 100%. W związku z tym... No tak, no mikroprzedsiębiorcy bardzo często stracili wszystko. No, zgadza się. Samozatrudnieni tak na dobrą sprawę z dnia na dzień mają zero. Tak. Ale są też firmy, które w wyniku rozporządzeń rządowych zostały całkowicie zamknięte i dlatego po prostu no, musimy się zastanowić, jak te pieniądze, które będą przeznaczone na wsparcie podzielić. No i dobrze by było popatrzeć troszeczkę, jak będą wydawane te pieniądze, które nam zaoferowała Unia Europejska, bo Prawo i Sprawiedliwość najpierw uważało, że Unia w ogóle nie pomaga, później jak się okazało, że jednak te pieniądze z Unii Europejskiej trafią, to zaczęto nam wmawiać, że te pieniądze są nasze, bo one zostały wcześniej przyznane, tylko nie musimy ich zwracać. No więc to pokazuje, że Unia Europejska pomaga i trzeba się zastanowić, jak realnie te pieniądze wydać. No właśnie, ale to tym bardziej wraca pytanie obywateli, czy apel obywateli o to, żeby jednak wspólnie pilnować tej zarówno redystrybucji środków na walkę z epidemią, jak i na pomoc gospodarczą, jak i na pomoc społeczną, prawda? Więc jeszcze jest jedna właśnie, rzecz, Paweł. Bo to jest, że zakres tej pomocy społecznej jest do uzgodnienia w przepisach typu tarcza antykryzysowa, owszem. Ale jednak po spełnieniu konstytucyjnego warunku stanu nadzwyczajnego i jeszcze raz wrócę do tego, co jest tam zapisane i w konstytucji i w ustawach, obywatele mają prawo
do pełnych odszkodowań. To nie o to chodzi, że taki ma być zakres tarczy antykryzysowej, już poważnie traktowanej, a nie satyrycznie, jak to PiS przedstawia, tylko przed sądem mają prawo do takich roszczeń. Tak? I to jest trójpodział władzy. Tak? I to jest generalnie, parlament nie za wszystko odpowiada, rząd też nie. Tak? Jak ustalimy zasady zdrowego rozsądku, że na pomoc w pełnym wymiarze nas całkiem po prostu nie stać, to każdy sędzia, który będzie sądził w indywidualnych przypadkach, każdy z nich jest inny. Będzie to brał pod uwagę oczywiście, tak jak Trybunał Konstytucyjny nieodżałowanej pamięci brał pod uwagę interes państwa, orzekając w sprawie OFE i w paru jeszcze innych tego typu historiach. No. Ja sądzę, że jeżeli rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość byłoby skłonne rozmawiać na ten temat, można by było zastanowić się, czy przed wprowadzeniem tej ustawy jeszcze jej nie poprawić, to znaczy nie przystosować jej do sytuacji, w jaką mamy w tej chwili. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość taką propozycję by przyjęło, mówi: słuchajcie, jeżeli boicie się jakichś zapisów w tej ustawie, to zastanówmy się, czy przed wprowadzeniem rzeczywiście tego stanu nie zapisać tych rzeczy i poszerzyć niektóre rozwiązania, które są wynikiem rzeczywiście rzeczy, która w moim ocenie nie była przewidziana, i również zapewnić, że to nie załamie w ogóle państwa, bo takie odszkodowanie mogłoby doprowadzić w ogóle do załamania się całego państwa, a my kryzys sprzed 89 roku dobrze pamiętamy. W związku z tym uważam, że to też mogłaby być jedna z ofert opozycji. Siądźmy nad tą ustawą, zobaczmy, co powinniśmy zmienić tak, aby jej wprowadzenie nie zrujnowało państwa, ale również wprowadźmy tam te zapisy, których tam nie ma, a które mogą się przydać na wypadek takiej rzeczy, jak jest epidemia w tej chwili, koronawirus. Czyli Jerzy, już konkludując naprawdę, rozumiem, że tak naprawdę kształt tej ustawy i możliwość zgłoszenia i przyjęcia poprawek opozycji decyduje o tym, czy rzeczywiście dojdzie do realnej współpracy klasy politycznej w walce z koronawirusem, tak, i z epidemią. Ja myślę, że tak, że to są jakby dwie rzeczy, które powinna opozycja poruszyć. Natomiast jaki tego będzie efekt? Musi być współpraca, bo uważam, że jesteśmy w takiej sytuacji, że odrzucenie ręki wyciągniętej przez opozycję, przez Prawo i Sprawiedliwość, no, spowoduje, że ludzie rzeczywiście będą musieli sobie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, kto chce im pomagać, a kto nie chce im pomóc. Bo też trzeba pamiętać, że jeżeli dojdzie do tego, że prawem kaduka Prawo i Sprawiedliwość prowadzi te ustawy, prawda, nie licząc się z głosem opozycji, to w dłuższym terminie dojdzie do całkowitego upadku wiarygodności instytucji państwowych, bo wiemy, że ten pakiet i te rozwiązania proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość są wadliwe. Jerzy, ale przepraszam, trochę zmienię temat, bo mnie zaniepokoił twój kaszel. Czy ty się badałeś na wszelki wypadek na... Nie, ja akurat jestem w sytuacji, w której ten kaszel nie jest związany z epidemią. Mam taki kaszel, który dopada mnie jesienią i wiosną od iluś tam lat. Jestem do tego przyzwyczajony, robię odpowiednie badania, więc tutaj można być spokojnym, co nie oznacza, że musimy być bardzo czujni i robić wszystko, żeby unikać możliwości zarażenia się. Dlatego też te wszystkie środki ostrożności jak najbardziej uważam. My tutaj oczywiście stosujemy wszystkie niezbędne środki ostrożności. Bardzo ci dziękuję, za komentarz bardzo szczegółowy i konkretny. Dziękuję bardzo. Ja tylko się obawiam, że to oznacza tyle, że dzisiaj byliśmy na darmo na tej ulicy, bo żadnego takiego twardego, ani twardego warunku konstytucyjnego porządku obrony. Opozycja nie zamierza formułować, tylko gadać na temat szczegółów tarczy antykryzysowej. Ani nie zamierza sformułować takiej głośno wypowiedzianej oferty, która powie, że za wszystkie skutki tej katastrofy będziemy współodpowiadać, tak? No bo to jest odpowiedzialne zgodnie z konstytucją zresztą i zgodnie z ustawą o stanie klęski żywiołowej. Odpowiedzialność ponosi polskie państwo i jego organy, no, a nie partia polityczna ta czy inna.
No nic, no. Moim zdaniem trwa dyskusja. Rzeczywiście podejrzewam, że opozycja może ulec argumentom Prawa i Sprawiedliwości, argumentom siły de facto. Tak. I nie wprowadzi się stanu nadzwyczajnego, natomiast rzeczywiście trochę diabeł może leżeć w szczegółach. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość poprze pewne poprawki opozycji, to możemy spodziewać się, że ta ustawa zostanie przyjęta również głosami opozycji, prawda? A to wcale nie musi być najlepsza ustawa. Nie musi być. Ja jestem przerażony, dlatego że ja absolutnie jestem przekonany, że jeżeli nawet w obliczu tysięcy trupów, brutalnie mówiąc, tej epidemii, Kaczyński, bo nie kto inny przecież, zdecyduje się odsunąć te wybory, to on to z premedytacją i bardzo ostentacyjnie zrobi, depcząc konstytucję i nie uchwalając żadnego stanu nadzwyczajnego, tylko znowu wprowadzając kolejny dekret. Tak? I kolejne ograniczenia wolności. I licząc na to, że nikt nie będzie miał jaj powiedzieć, że to jest, przepraszam, bardzo nielegalne i niezgodne z konstytucją, pogwałcenie prawa. A za 3 tygodnie od dzisiaj prawdopodobnie nikt na ulicy nie znajdzie się taki, kto by, komu w ogóle w głowie powstałaby jakakolwiek troska o tego typu wartości. No po prostu tak to się dzieje. Jak się wali reżim autorytarny w warunkach katastrofy jakiejś tego rodzaju, no to w następstwie jego nie kwitną kwiaty demokracji, tylko jeszcze brutalniejsza dyktatura z tego się wyłania i zdaje się, że jesteśmy świadkami wejścia na tę ścieżkę. No, jak słuchałem przemówienia czy konferencji prasowej premiera Morawieckiego, który mówił o nowej normalności, to bałem się, że ta normalność będzie polegać na tym, że koronawirus ustąpi, a te wszystkie ograniczenia praw obywatelskich zostaną i to będzie taka orwellowska nowa normalność. I rozumiem, że obywatele się tego też i słusznie obawiają bardzo. Tak, i ustępliwość opozycji, o Jezus, czy to jest naiwność, ale waham się, żeby to powiedzieć, ja powiem to. To jest moim zdaniem zbrodnicza naiwność, no bo efekty tego będą jakieś katastrofalne, niewyobrażalne. No, ja jestem przerażony tym, co usłyszałem. Znaczy, bo mówisz jak Albert Einstein, który mówił, że jeżeli ktoś nie protestuje przeciwko łamaniu prawa, to siłą rzeczy staje się uczestnikiem tego procesu, prawda? No to się dzieje. Więc... No, za 2 tygodnie od dzisiaj nikt nie będzie cenił demokracji. Wszyscy będą walczyli o życie. Mhm. Po prostu. Nie wiedząc o tym, że demokracja byłaby najlepszą ochroną. Tyle. No to tyle, no. Na tym etapie.